Holy Potatoes, we are in the space! Dzień dobry, bardzo serdecznie ludziska, witam was w pierwszym odcineczku z tej wspaniałej gierki, o której absolutnie nic nie wiem. Chciałem coś singlowego nagrać na ten kanał, który obumiera, ponieważ ostatnio nic nie wrzucałem, więc postanowiłem wziąć pierwszą grę z brzegu, którą ostatnio podostawałem na serwisie KMailer. No i jest to Holy Potatoes, we are in the space! W sumie nie wiem, nazwa mi się spodobała, popatrzyłem, screeny są ok, więc dlatego zdecydowałem się na to, a to jeszcze jest po polsku, wow, szanuję Polaków, dobra. Język więcej gier, blablabla, nowa gra, nie mam co innego zrobić, absolutnie nie grałem w tą grę jeszcze ani razu, nie oglądałem żadnych gameplayów, po prostu po zdjęciach mi się jakoś spodobało. Tryb normalny? Niczym nie skomplikowany, normalny, nie będziemy się tutaj jakoś ograniczać, dobra, absolutnie nic nie wiem, więc... Młody Harl, nie uciekniesz, stary przyjacielu, ktokolwiek jest. Młody Hiji. Nie masz już prawa mnie tak nazywać, Harl. Dlaczego jesteś tak uparty, Jiraga? Robię to wszystko, by ocalić wszechświat. Ha, ty samolubna bulwo. Kogo chcesz oszukać? Śmierć i zniszczenie nie ocalą niczego. Tyle lat, a ty wciąż niczego nie rozumiesz? Istnieją większe niebezpieczeństwa, które trzeba powstrzymać. Jakim kosztem, Harl? Życie niewinnych? Nie! Będę niweczył każdą twoją misję, póki starczy mi sił. Zawiodłem się na tobie. Taki dziubek, taka chmura. Ale to bez znaczenia, poddaj się. Co zamierzasz zrobić? Walczyć z zaćmieniem? Nasza armada przesłania słońce. Nie bądź głupi. Jak śmiesz wciąż posługiwać się tą nazwą? Zaćmienie nie jest już tym, czym było niegdyś. Wow. Fascynujące. Dość pogaduszek, stary przyjacielu. Wygląda na to, że muszę wybić ci z głowy te niedorzeczne pomysły. Będą się bić. Proszę bardzo, udowodnij, że nie jesteś psem, który tylko szczeka. Wow. Wbijemy trochę rozumu do głowy tego głupca, ale musimy się spieszyć. Gdy uruchomi swoją broń, będziemy w niezłych tarapatach. Jiraga. To jest... Aha, korzeń jeden. Korzeń jeden, tak. Astralny premier Hal. Jiraga, znam wszystkie twoje sztuczki. Walczyliśmy ramię w ramię przez tyle lat. Nie pokonasz mnie, zawsze byłem lepszym pilotem. No, dobra, czyli... Okej, okay, mamy bronie, tak? To są bronie. Wybierz broń na palenie kontrolnym, kliknij kadłub statku przeciwnika, następnie użyj przycisku strzał. Idealny. Apollo 10, rozbrysk. Dobra. Czyli klikam to i w kadłub, tak? A mogę wszystkie? Aha, mogę tylko dwa na rundę? Dobra, a tutaj chyba jest moja... Moja załoga? Kontra ich załoga? Chyba coś takiego. Plas... Wow. Pium! Ej, fajne to jest! Fajna komiksowa grafika. Ile mu zabrałem? Twoja śmieszna broń jest niczym, coś tam, kosmiczny grom... Aaaa... Jeb. Okej. Tutaj mi trafiłeś, spoko. Aha, tutaj wszyscy są moi. Tu jest kadłub i mam cztery bronie, którymi się posługuje ładunek. I tutaj widzę, że mam taką ilość promyczków na każdą broń. Okej. Więc ja ciebie sobie wykorzystam. Ciebie, bo ty sporo zadajesz i już na nic mi nie starczy. Kadłub. Dobra. Korzeń jeden. Tu jest ilość życia, tu twój kadłub zmarnowany. Dziennik, wypogodzenie to chyba jakieś meteoryty, spotkanie boss. Okej, coś ogarniam. I to ma sens. Czyli taka typowa turówka. Czyli pokonamy typka. Jeżeli coś zasłaniam, to trochę przepraszam. Ale chyba nie powinienem nic takiego zasłaniać, mi się wydaje. Okej, trafiłem mu. Albo i nie. Coś zrobił, że... Nie, w sumie nic takiego nie zasłaniam. Ewentualnie trochę się przesunę. O, jest lepiej. Jest lepiej, zdecydowanie. Dobra, możemy wrócić. Czemu nic nie zrobiłem? Odporność na obrażenia każdego typu. Aha, możemy wykorzystać osłonę, aby ochronić broń lub kadłub. Osłoń jedną z broni, klikając numer jej slotu na panelu ochrony. Okej. Ja bym sobie ciebie uratował. Chociaż nie. Ty zabierasz dużo, a masz chujowy damage. Nie! To ja ciebie nie chcę, ale dobra. Uratujmy ciebie, bo ty w sumie jesteś taki... Ach. Czy wykorzystałem? Tak, chyba ochrona idzie. Okej. Ciebie wykorzystujemy i ciebie. I strzelamy. I bum, 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 bum. I czy coś mu zabiorę? Ochronkę tylko zabrałem? Oj. Jeszcze
sobie tutaj tylko poprawię jedną rzecz. Ops. No bulwę zaczęło się, nie ma ucieczki przed tym laserem, musimy zastrzelić go zanim... Czyli muszę laser rozwalić. Dobra, to ma sens. Mam tyle ładunku, okej, okay, czyli będę mógł wykorzystać, no znowu, dobra. To tutaj to i tutaj na niego, bo na ochronkę nic nie zrobimy. Liczba broni, który... Tak, namierzacz, 10 ten, dobra. Lecimy rozwalić go. Łatwy cel. Ups. Odporność unik, nie wiem co to było, ale okej. Mamy teraz tyle ładunku, że możemy wykorzystać idealnie na... Hops. Klops. What the fuck? Co to jest? Co to za jakiś murzynek? Co to za załoga retardowa jakaś? O co tutaj chodzi? Trzyma, broń mi! Bum! Rozwalona broń, pięknie. On ma... No to ja to przegram, chyba to jest wiadome. Jak mam to wygrać? Zdolności pilota. Okej. Cokolwiek to ma zrobić. Skupmy się na jednej broni, bo wiecie, trzeba jedną broń rozwalać i tak będzie najlepiej. Czemu ja z tego nie skorzystałem? On ma więcej damage'a, co ja zrobiłem najlepszego? Bum, 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 bum. Czy ja Nie trafiłem. Życie się trochę odnawia, jak widzę. Jaka wymuszona... Aha, tutaj. Raz, kozie śmierć! Wymuszona hibernacja, jepiep gwiazdki! Ogłuszenie. Okej, czyli chyba sparaliżowałem ich na jakiś czas? No dobra. Ogłuszenie, okej. Ja pierdykam, ile ja mam energii! Ale jajca. Na tego... no okej, jeszcze na tego, na tego i na tego. What? Strzelamy wszystkim, całym, jep, jep, jep. I będzie po broni? Jak to pudło? Nie trafiłem. Oh, fuck. To ty jedziesz? Dobra, nie, teraz tymi w tego i tym w tego. Może dwa za jednym razem się uda? To jak to tak mało mu zabieram? Za chyba nerwali... Dobra, dobra. Kliknij klawisz I. Okej, okay, oddanie strzału, spoko. Spoko, spoko. A co to jest prawy? Fire, fire, dobra. Ogarniam, ucieczkę nie. Typy broni. No spoko. Wykorzystajmy ponownie. To jest chyba najlepsza broń, szczerze powiedziawszy. Railgun przebija osłony. Możemy tym wykończyć jego. Tym wykończyć jego. I tym ruszać na tego. Nie chce mi się wykorzystywać tego za 6 punktów. Aha, prawym odznaczam. Dobra, idealnie. Spróbujmy dwie bronie teraz. Tak, dwie bronie poszły, super. Dalej jest zahibernowany. Okej, okay, to coś oznacza, że mamy jeszcze jakąś szansę. Ciekawa ta gra jest. jedziemy na tego? No i jedziemy resztą na tego i na tego. Może się już uda tutaj rozwalić. Mógłbym już na kadu iść, ale dobra, jeszcze broni mu porozwalam. Bang! Pudło. To już możemy czymś słabym w tego. A reszta idzie... Tutaj. Zapraszamy. Czyli mamy teraz szansę go rozwalić już tak do końca. Jest. Jest! To jest tutorial? Czemu to jest takie trudne? Awaryjne warpowanie, co? Aha, czyli to był koniec. Okej, okay, bo jesteśmy za słabi pewno, bo pewno jeszcze kolejne bronie bym miał. Cassie, fej, przypomnij mi, co miałam kupić w centrum. Och. Och, 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 och. Bulwa, znowu dlaczego mordujesz czas na dzienniki? Hiji. Cassie, w tym dzienniku muszą być cenne informacje na temat przetrzymywania jego, tego, kto go porwał i tak dalej. No wiesz, informacje, które pomogą nam go odnaleźć. Od porwania minęło 6 miesięcy. Wertowanie tego dziennika po raz milionowy niczego nie zmieni.
Cóż, gdyby ktoś nie wylał na niego kawy, to może dałoby się odczytać więcej. Chciałem powiedzieć, że nie ma sensu płakać nad rozlaną kawą, prawda? Jedyne, co da się odczytać tego wspomnienia, w których chwali się bitwą z zaćmieniem stoczoną wiele lat temu. Tą, o której opowiadał nam, gdy byłyśmy małe. O. Dziadek był dobrym pilotem, ale bez przesady nie był aż tak dobry. Samotna szarża na statek Matkę Zaćmienia, za którego sterami siedzi sam Hal, astralny premier zaćmienia. Nikt by tego nie przeżył. Gdyby naprawdę do tego doszło, nie miałybyśmy teraz tego statku. Spójrz tylko na tą stertę złomu. Ciekawe to jest. Hej, to nie jest sterta złomu, ten statek ma nazwę, wspaniałą nazwę. Spacebar? Nie. Właśnie, Spacebar, what the fuck? Właśnie, wracając do nazwy. Rewelacyjna, co nie? Wziąłem ją z internetowego generatora nazw do wszystkiego, co wspaniałe i niesamowite. Nie jest okropne, zmienię. Naprawdę będę mógł zmienić? Jak śmiesz, międzygalaktyczny, bezglutenowy, wegański, warzywny, niszczyciel nieskończonej furii. To piękna i dogłębnie przemyślana nazwa. Jest głupia i przegadana. Sama jesteś głupia i przegadana. Zamknijcie mordy. Niech ci będzie, wymyśl lepszą nazwę. Pyzolut. Jak dużo mogę znaków? Tyle. Latający pies? Latający pies? Ej, nie mam pomysłu, ej, bo ja nie chcę zmarnować dużo czasu. Latająca psinka. O, psinka, dobra, to będzie jeszcze lepsze. Latająca psinka. To już jest bardziej lepsze. To bez nadziei. No dobra, nawet mi się podoba. Może być. Dzięki za troskę. Co ty właściwie robisz? Nie miałeś zająć się urządzeniem warsztatu i sali terapeutycznej? Racja, to po co mnie wysyłałeś do centrum? Za chwilę wracam. Tylko nie wydaj za dużo, prawie skończyła się nam skrobia i zasoby. Obie wiemy, że to niemożliwe, ale jak już zupełnie się spłuczemy, zawsze możemy wyruszyć na wyprawę i trochę zarobić. Kilka wypadów i problem z głowy, to jest racja. Oh shit. Nasze punkty życia i paliwo. No nieźle. Gdy liczba punktów życia kadłuba spadnie do zera, to będzie po nas. Chroni kadłub za wszelką cenę. Dobra. To ma sens. Panel po prawej wyświetla ilość posiadanych przez nas zasobów i skrobi. Krótko mówiąc, przypomina nam, jakie jesteśmy spłukane. W tej chwili dokujemy w gwiezdnym centrum. Zajmijmy się sprawunkami, które zleciła nam Fej. Kliknij hub na dole po lewej. O, oh, wow. Lubię gry, gdzie są ulepszenia. Ulepszenie warsztatu. Liczba stanowisk plus 1 będzie. Dobra. Kupmy. Ulepszenie lecznicy. Lecznicy. Czyli jeszcze więcej stanowisk. Okej, nie mamy nic więcej do kupienia. Wracajmy na statek. Nie ma co. Zobaczmy, czy tutaj coś możemy zrobić takiego ciekawego. Wrócili członkowie naszej załogi. Uwierz mi, to zbieranie na wyjątkowych osobowości. Dysponują zdolnościami, które będą bardzo przydatne podczas naszych wypraw. Rozumiem. Znaczy, czas na moją ulubioną część. Tworzenie broń. Aha. W tym miejscu tworzymy broń, aby szybko uzyskać... Okej. Lewym przyciskiem bierzemy typka. Niech się zajmuje brońmi. Lewym chyba typ broni do zrobienia, a prawym, żeby go odznaczyć oraz zdjąć typ broni, chyba. Części broni, dobra, rozumiem. Aby załoga wzięła się do pracy, trzeba wydać odpowiednie polecenia. Ty, stary! Aha, stąd. To ty, stary, pójdziesz sobie tutaj, siema. I ja ci to daję, tak? Dobra. Świetna robota, praca nad nową bronią może zajmować czasem kilka soli, więc pozwólmy naszej załodze robić swoje. Okej. Opuść. Właśnie otrzymaliśmy pierwszy cel do wypełnienia. Musimy wypełnić wszystkie cele, zanim będziemy mogli wyruszyć do następnej galaktyki. Wow. Panel na dole po prawej wyświetla liczbę soli, jaka została nam do chwili, gdy w końcu dopadnie nas zaćmienie. Jeśli wcześniej nie przeniesiemy się do następnej galaktyki, będziemy mieli poważne kłopoty. Eksploracja powoduje utratę sola. Uwierzcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, ja tym bardziej na ten moment. Podróż. Na mapie galaktyki widać wszystkie planety w bieżącej galaktyce. W tej chwili znajdujemy się w gwiezdnym centrum. Poszukaj planety Biari. Biari. Powinno być przy niej oznaczenie celu. To chyba tutaj. Wielkość średnia, trudność nieznana. Mamy... No dobra, wymagane paliwo 19. Czy tutaj jest gdzieś paliwo? Plazma, ruda, to są takie heroesowe rzeczy. Skrobia. Aha, tutaj jest paliwo. No dobra.
podróż i jadymy. Zebrało nam 19 i jedną sol później. Beginner, siema, witaj na planecie Biaeri. Ekran przeglądu zawiera informacje o wszystkich bieżących zadaniach, które są w trakcie realizacji lub które wypełniliśmy. Oprócz tego znajdziesz na nim mnóstwo interesujących rzeczy. Zajrzyj tam. Ciekawe. Jezu, ile tutaj rzeczy. Ja pierdykam. Co my tu... Dobra, po kolei. Przegląd. Co mamy... Jedną broń mamy, tak? Ulepsza by odblokować. Lecznicę będziemy mogli odblokować, bo już mamy jeden slot. Ładownia. Tutaj są części tylko? Nie, to są bronie? Błogosławiony level pierwszy. Wybuchowy ogień zaporowy. Okej, okay, załoga. Spoko, każdy ma swoją zdolność. Plus 5 do ataku. Co to jest? Kto mi wyjaśni, co to jest za... Pilot. Cassie. Siema, Cassie. Obecny pilot albo Fej. Siema, Fej. Skarby nie mamy, badania. Będzie mi się to podobać. Ulepszenia. Mostka, kadłuba, wzmocnienia. Fajna sprawa. Customize, będziemy mogli wygląd zmienić. Super. Confirm. No i tutaj już nic nie możemy. Dobra, powrót na statek. Świetnie, dotarliśmy do planety Biaeri. Dajmy znać Fej. Wypełni cel. Siema, dotarliśmy. Zakładam, że orbitujemy... Tak, znowu skończyła się skrobia. Ja wolę patrzeć na to, jak na szansę zdobycia bogactw i łupów. Nie bądź taka sztywniara. Jasne, czyli co? Kończy się nam tym razem wszystko? 10 punktów dla Pufflehuff. Mój dom to Avonclaw i dobrze o tym wiemy. Ale nie o tym chciałem mówić. Załatw to, co musisz załatwić, Cassie, ale zrób to szybko. Zostało nam tylko kilka soli, zanim te sługusy zaćmienia znowu nas dopadną. Znowu Kropski i Smash? What the fuck? Uczęgli się jak rzep psiego ogona. Oni po prostu nie rozumieją kobiet. Nie wiedzą, że nie znaczy nic. To prawda, że zawsze marzyłem o kimś, kto poleciałby dla mnie na drugi kraniec wszechświata. Ale nigdy nie chodziło mi o coś takiego. Chłopaki przeginają. Wolałabym nie zostać zestrzelona w przestrzeni, albo jeszcze gorzej, trafić do zaćmienia. Więc zbierz na tej planecie to, czego potrzebujemy i lecimy do centrum, żeby warpować się z tej galaktyki, zanim te bulwy nas dorwą. Okej. Czy to taki tutorial jeszcze będzie? Nasz statek jeszcze nie doszedł do siebie po ostatnim razie. Tak jest, królowo Fej, wieśniaczka zajmie się teraz pracą. Podoba mi się to. To zobaczymy, ile jeszcze możemy zrobić i za niedługo będziemy kończyć ten odcinek taki bardziej... Może będzie to pierwszy, ale bardziej taki tutorialowy, jeżeli wam się oczywiście spodoba, będzie tego więcej. Pora na eksplorację. Zanim ruszymy w kierunku powierzchni planety, musimy zająć się bronią na mostku. Kliknij na mostek. Where is mostek? Here. Tutaj przypisujemy broń i członków załogi do poszczególnych stacji roboczych. Nie zapomnij sprawdzić statystyk broni. Umiejętności członków załogi mogą wpłynąć na skuteczność obsługiwanej przez nich broni, czyli każda osoba musi do odpowiedniej broni iść. Okej. Sprawność bojowa. Spec od walki. Spec od laserów. Laser to jest to. Nie, to zaraz to. Zaraz. Aha, jedną broń tylko. No to ja ciebie wezmę. I ciebie. Bo ty... Tak, już masz serduszko, bo jesteś dobry w laserach, jak widzę. No dobrze. Czy gdzieś jeszcze mogę? Gotowe. Bo chyba mogę tylko jedną broń, jak rozumiem. Tak, 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 gotowe, gotowe. Halo? Halo? Czy mam więcej dać? No nie no. Halo, gro? What the fuck? Tak. Dzięki, gro. Czy ja tylko nie rozumiem tego? Nie zapomnij sprawdzić statystyk broni. Są statystyki. I
i chyba się zbugowało coś. Jupikajej. Super zakończenie odcinka. Panie i panowie, w tym miejscu skończymy raczej tę zabawę i pierwsze walki rozpoczniemy później. Po prostu, just like that. Więc dzięki ludziska za uwagę, ogarnę sobie, jak tutaj zrobić to gotowe w międzyczasie. No i zapraszam was następnym razem. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, jeżeli nie, a jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły na gierki, to piszcie je w komentarzach poniżej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i see you later.